Pracowałem w samorządzie, systematycznie śledzę wszelkie fora. Ma odpowiedni kapitał, reprezentuje taki personel, bo to jest jedyna partia wysokiej klasy dżentelmena. Alternatywy w Polsce na dzień dzisiejszy nie ma. Pana prezydenta Komorowskiego, pan dr Petru, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Generalnie sercem jestem oddany Platformie, dlatego że zmiana cywilizacyjna widać ją od początku do końca. I chyba opcji innej nie ma. No chciałbym, żeby pan dr Petru połączył się z Platformą i żeby nie zabierał jej głosów, tylko był uzupełnieniem lub dodatkiem, jeżeli się nie uda uzyskać tą ilość głosów, którą myślę, że marzy Platforma bardzo. Dla mnie innej alternatywy w Polsce na dzień dzisiejszy nie ma, bo to jest jedyna partia, która reprezentuje taki personel i taką osobowość, że może dać nam przyszłość taką, jaką oczekujemy wszyscy. Rozumiem, a proszę mi powiedzieć, skąd pan czerpie informacje na temat programu wyborczego partii, czy Platformy, czy pana Petru? Systematycznie śledzę wszelkie fora, które są i pozytywne, i negatywne, które określają Platformę, ale przez wiele lat pracowałem w samorządzie i przez wiele lat pracuję w biznesie już i wiem, że potrzeba nam jeszcze doskonałego styku mądrych ludzi z samorządem, dlatego że musimy uzyskać ten fenomen, który się nazywa złotym trójkątem, czyli połączenie biznesu, nauki i samorządu. Myślę, że jestem przekonany, że jedyną szansą będzie Platforma, która ma odpowiedni kapitał i intelektualny, ludzki i myślę, że dosyć silną determinację do działania po nieszczęściach, które ją spotkały, związane z takim wypadkiem przy pracy, jeżeli chodzi o pana prezydenta Komorowskiego, który też uważam, że był wysokiej klasy dżentelmenem. Rozumiem, czyli rozumiem, że korzysta pan tak jakby z własnego doświadczenia głównie, no, jeżeli o to chodzi, a jeżeli miałby pan wskazać... Czytam politykę, czytam... Właśnie, jeżeli miałby pan wskazać jakiś kanał informacyjny, to będą to... No wszystkie ja bardzo głęboko śledzę wszelko, co jest związane z tym, co reprezentują różne partie i patrzę oczyma Polaka, który chce, żeby było zdecydowanie jeszcze lepiej, tak jak jest na całym świecie, może na całej Europie, tak? Dobrze, bardzo dziękuję. Jeszcze miłego dnia.